czas na kartkę z kalendarza na 24 października. Jest to wtorek, 297 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Alojzy, Areta i Marcin oraz Antoni, Aretes, Boleczest, Felix, Filip, Jan, January, Józef, Marek, Pamfilia, Prokles, Prokul, Rafał, Septym, Walentyna, Aneta i Timur. I wszystkim solenizantom imieninowym, urodzinowym i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. A przysłowie na ten dzień mówi, że w jesieni prędko, gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie. Słońce świt o 6.40, wschód o 7.15, zachód o 17.24 i zmierzch 17.59. Księżyc zajdzie 48 minut po północy, a wzejdzie o 16.13. Nietypowych świąt dzisiaj mamy troszkę i to są następujące. Dzień Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Informacji na temat rozwoju, Światowy Dzień Origami, Międzynarodowy Dzień Dyplomatów, Dzień Bez Maila, Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, Międzynarodowe Święto Roweru i Światowy Dzień Flaczków. Cytat dnia: bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać. I to powiedział Jan Paweł II. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Idziemy teraz sobie na chwilę na balkon, na małe pogaduszki. A, jeszcze drzewko. Właściwie to już nie bardzo jest co pokazywać tam, bo już jest łyse to jedno drzewko, ale jeszcze są żółte i zielone, fajnie wyglądają. Także na balkonie szaleją te sikorki, tam też są fajne te brzuski, widać jak coraz bardziej żółte. No i tam sikorka, widzicie, jak sobie tam, czekajcie, bo muszę to tak złapać, o, dokazuję sobie tu w kwiatkach, no właśnie teraz uciekła chyba, bo tam też jest słonecznik i co chwilę przylatują, coś tam zabierają, znaczy coś, słonecznik zabierają i uciekają. No, o, o, już poleciała gdzieś. Także zaraz tam idziemy i będą miały przerwę w jedzeniu. No i witam w niedzielny poranek z kawusią, z kubkiem gorącej kawusi. No i lecimy z tym dniem. Mamy, jak widać, taką typowo jesienną pogodę, ale tutaj nam koloru dodają nasze kwiatki. Także póki są, to Wam będę je pokazywać. A za chwilę przyjdę tutaj z tym, ze statywem, no i pogadamy z drugiej strony. No i jestem już z tej strony. Kawka troszkę już wypita, no ale cóż, na chwilę sobie tutaj usiadłam. Dzisiaj, wiadomo, niedzielna rutyna, nie ma zbyt dużo czasu, jak zwykle rano w niedzielę. No, widzicie, te włosy mam takie nie bardzo, jakoś takie ulizane mi się zrobiły, ale to nie szkodzi, nie? Jest w miarę ciepło, ale jest wilgotno, jak słyszycie, deszcz pada. I słychać, jak on pada, jak nie ma samochodu, jak nie jadą, ale jak jadą, to wiadomo, słychać mokry asfalt. No, zaczyna się taka jesień. W ogóle to dostaliśmy takie ostrzeżenia, że ma bardzo dużo deszczu dzisiaj spaść, no zobaczymy. No bo jak dużo spadnie, to ciekawe, ile będę miała na tej działce potem i jak tam się będzie coś robiło. No chociaż z drugiej strony, jak wykopywałam te dalie, powiem Wam, że ziemia była nie taka sucha, żeby był kamień, ale taka sypka, tak się przesypywała. Także wcale tam tak dużo wilgoci nie było w tej ziemi. No. Tak, mogłaby być śnieżna zima, chociaż no taka, wiecie, ja tak sobie, tak jak ja sobie to myślę. Wiadomo, że wiele ludzi nie lubi śnieżnej zimy, jak chodzi do pracy, jak jest plucha, ale taka śnieżna zima, żeby troszkę napadało tego śniegu, on by sobie leżał, to może by fajnie podsiąkała ta ziemia, żeby tak nabrała wilgoci, nie? No, ale tu już nie będziemy mówić już o zimie, jak mamy dopiero jesień. No, powiem Wam tak, zbliżamy się do wszystkich świętych, nie? Jeszcze będę chciała mówić właśnie o tym Halloween.
takie nowe rzeczy, które się dowiedziałam, które nie są nowe, są stare, ale to dzisiaj nie. Bo to we wtorek będziecie oglądali, to troszeczkę później. Ale o czym właśnie słyszałam, teraz wiele ludzi będzie szło na groby, czyścić groby, nie? Ja już byłam na jednym zrobić i wiem, że policja przestrzega, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą sprzątać groby, zazwyczaj starsze osoby, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy to chcą wykorzystać, złodziei po prostu. I często jak się przychodzi, no to kobiety stawiają torby gdzieś tam. Czasami są te ławeczki, to na ławeczce, no i zabierają się za robotę, za czyszczenie grobu. I wtedy jest fajna okazja dla złodzieja. To wiecie, będzie niby przechodzić, weźmie torebkę i ucieknie. I kto go, gdzie taka starsza osoba go będzie gonić między grobami, nie? I podobno się już zdarzyło tak dużo razy. No i policja przestrzega przed tym, żeby jednak uważać, pilnować, jakoś się tak zabezpieczyć, żeby te torebki nam tak nie leżały. I powiem wam, że ja jak robiłam teraz w Katowicach na grobie, tam nie było zbytnio ludzi. Tam jest bardzo ciasno między tymi grobami, że tak ktoś podlecieć i coś zabrać, to jest ciężko, żeby uciekać. Ale mimo wszystko, wiecie, chwila nieuwagi, zajmiecie się czymś tam i odwrócicie głowę od torebki i już potem możecie, nie ma torebki. No. I ja sobie to tak rozwiązałam, że ja miałam tą torebkę na ramię. Trochę mi to przeszkadzało. Ja sobie ją tak zrobiłam, że ona była z tyłu, ale i tak mi troszeczkę spadała. To jest niewygodne. Ale jak się idzie tylko na cmentarz, to może zabrać tylko to, co w kieszeniach, albo taką właśnie małą torebkę, albo nerkę, żeby za bardzo nie przeszkadzała, ale żeby nie kłaść tej torby jednak gdzieś tam. No, bo to tak różnie potem bywa, nie? Idziemy posprzątać i mamy potem problem. No. A swoją drogą to ja jeszcze będę szła na grób rodziców zrobić, umyć pomnik. To w tym tygodniu już będę musiała zrobić, żeby to wszystko jakoś wyglądało. No teraz pada akurat, no to wiecie, to namoknie, nie? Tam nie ma co namakać, bo jednak, wiecie, z takimi grobami, grobowcami, no pomnikami, o, które są teraz takie, te nowoczesne, one są takie na połysk, nie? Ten kamień jest taki szlifowany. To nie ma tak dużo roboty jak z takim, jak u mojej babci, że to jest takie chropowate i ciężko to jest umyć. Nie da się czasami umyć. Trzeba jakichś żrących środków, szczot i tak dalej. No. I z takim to nie jest takie tak źle. Ja tam ile razy jestem, to czasami zwykłą chusteczką przetrę. Chusteczką papierową. Albo chusteczką papierową, albo jak mam te mokre chusteczki, to czasami tam przetrę ten pomnik, no bo jest normalnie zakurzone. A po deszczach, no to też jest tak, że tak jak stoi jakiś znicz czy coś, to jest takie, wiecie, takie kółka brudne, nie? No. Zwłaszcza teraz, jak już zaczęli palić w kominach, a na starej dzielnicy, tam gdzie jest cmentarz, no to tam dookoła są domy normalnie na piece ogrzewania. Także tam dużo tej sadzy potem spada, nie? Także w któryś z tych dni, teraz jak będą w tygodniu, co będzie ładnie, pewnie będzie multum ludzi, bo to chyba środa, czwartek ma być tak pogoda w miarę i nawet chyba z 18 stopni znowu. To trzeba będzie tam iść i to zrobić. Mam też i taką pastę do nabłyszczania i tak sobie myślę, że, bo mam i płyn i pastę, że to tak, wiecie, przed zimą znowu się to tak fajnie napuści. Skoro polerki nie mam takiej, nie? Jak karoserię tak. Ja kiedyś miałam hopla na tym punkcie, to tak w latach 90., 80. właściwie, to lubiłam sobie tak ładnie umyć samochód i potem jeszcze były te różne włoski i takie inne rzeczy, ale to tak samemu się robiło. Jedne były takie mleczka, drugie były w takiej paście, to się to nakładało na ten samochód, na całą karoserię. Wtedy mieliśmy dużego Fiata. I potem się polerowało, ale jaka była radość, jak to tak pięknie błyszczało, nie? Do pierwszego deszczu. No, jak był deszcz, to potem kropelki stały, to też fajnie wyglądało. No, ale no wiadomo, potem się już jak wszystko brudziło.
No teraz to zazwyczaj już się nie robi tego tak samemu, chyba że ktoś ma garaż, tylko się idzie na myjnię i są tam te różne piany, to wszystko to tak zabezpiecza, ale powiem Wam, że do nią myję wszystko tak, jakby się samemu ręką zrobiło. No, ale jest wygodniej. Ale to już nie miałam o samochodzie, no, tylko tak mi się nasunęło. Ja to może Was przesunę, bo jak tak samochody jeżdżą, to tak słychać bardziej samochody chyba niż mnie. No. Także właśnie mi się to nasunęło, jak te groby. Teraz też czasami mi się to tak kojarzy, jak kurze w domu ścieracie, nie? To też trzeba z grobu co jakiś czas te kurze pościerać. No, także w tym tygodniu mnie to też czeka. Także taki dość gorący tydzień. Robota na działce, na cmentarzu. Zaplanowano nam też ich kapustę. No i prawdopodobnie do hortensji 2 dni pójdę, także troszkę tego będzie. Nie wiem, jak to zrobię, a co tutaj z domem. Trzeba też gotować w międzyczasie i w ogóle, nie? No i tak się wydaje, że to opieka nad takim pieskiem, że to nic takiego, ale to jednak dużo mojego czasu też zabiera. No. Choćby te spacery, przynajmniej 2-3 razy co ja idę. Na pewno 2 razy idę. Chociaż wczoraj wieczorem nie szłam, wczoraj poszła Wiki z Kamilem, wieczorem późnym. Ale tak normalnie to ja chodzę, nie? Wczoraj ja robiłam to ciasto i też tak się śmiesznie, bo ja Wam tam tłumaczyłam, że dopiero będziecie to we wtorek widzieć, nie, w poniedziałek będziecie widzieć tego vloga, ale możecie wcześniej zobaczyć na Instagramie, tylko że jak Wy to słyszycie w poniedziałek, no to nie będziecie tego zaglądać na Instagrama, nie? Bo tam już nie będzie tej relacji, będzie już coś innego. Ale tak w ogóle, to jak chcecie coś wcześniej widzieć, czasami, no ja przeważnie to tylko puszczam na Instagramie powitanie, ale jak jakieś ciasto dzisiaj chcę, ten sernik, też pokażę ten sernik, jeszcze go muszę polać, polewą muszę zrobić, jakąś czekoladę rozpuszczę, mówiłam o tym zajączku, to chyba tego zająca, bo mam z gorzkiej czekolady, chyba go rozpuszczę i pójdzie na ten sernik. Jest niski ten sernik, później Wam go pokażę. Taki jest mniej więcej. Bo to było niecały kilogram, 800 gram sera. A jest jednak na takiej większej tej foremce prostokątnej. Jakby to było w takiej tortownicy, tej mniejszej, no to byłby większy, nie? Jestem ciekawa, jak po przekrojeniu, bo jeszcze go nie kroiłam, dopiero po południu będzie krojony. No, jak on będzie wyglądał, fajnie się upiekł i tak koło godziny się piekł. No, także już nie był potem miękki, nic nie latało i fajnie. Teraz ciekawa jestem, jak właśnie będzie po przekrojeniu, bo ta przyprawa, którą kupiłam, przyprawa, to jest właściwie mąka ziemniaczana chyba. No, tak samo jakby się budyń kupiło, nie? To też tyle samo kosztuje. To tam pisze, że ma być pulchne, że to spulchnia, tak, no zobaczymy, bo mi się wydaje, że tak bardziej pulchne to robi to jajka, że są jedne ucierane z cukrem, a białko dodatkowo umyte i się tak wmiesza, nie? No. Słyszycie, jak pada? Tak ma dzisiaj padać. I nie wiem, jak my pójdziemy do tego kościoła, ma być niby okno takie, jak się pójdzie w tym czasie, jak my zamierzamy iść. Ale czy tak będzie, to nie wiadomo, bo oni jedno pokazują, a co innego jest. Wiadomo, że to pokazują taką prognozę, jak myślą, a natura robi swoje, nie? No. Także Kawusia już dobiega końca właściwie. Koniec kawy. Śniadanie się na stół stawia. Także zaraz pójdę to śniadanie skonsumować z rodziną. No zaraz będziemy jedli śniadanie i potem już taki normalny tryb. Rosół mi się cały czas pyka. Jak wstałam, to go podpaliłam. Pod rosołem podpaliłam. No i aż mi tutaj odbija. Niech kapie. Także my mamy zwykle po południu obiad. To powinien się tak napyrkać, nie? Do tego czasu. Kapustę, nie wiem, czy Wam wczoraj mówiłam, też już gotowałam pieszoną kapustę. Będzie z boczkiem. Taka umaszczona, filety z kurczaka,
No i zimno, nie widzi się żadnych kłusek. Chyba, że mi coś się odbije, ale raczej nie. Bardziej będę się nastawiała na to, żeby ten sernik polać tą czekoladą, żeby to mi jeszcze stężało, zanim będzie popołudnie. No, to znaczy my chyba to ciasto to zjemy, jak przyjdziemy z kościoła. A dopiero potem za jakiś czas będziemy robili obiad, dlatego że teraz będziemy śniadanie jeść, a już jest około 11 chyba. No, niedługo 11 będzie. To jak zjemy ten obiad, ten śniadanie, no to jednak troszeczkę będzie nas to trzymało, to tak przyjść i zaraz obiad robić, to tak, no, coś tam zobaczymy, ale najpierw będzie kawka pewnie i ciastko, jak wrócimy z kościoła. No, na spacer jak widzicie, to się nie da dzisiaj iść, no chyba, że ktoś lubi w deszczu chodzić z parasolem i ma jakieś kaluszki, no to wtedy można sobie pochodzić, ale my to raczej nie. Nawet nie wiem, jak to będzie dzisiaj z kluską na spacerze, no bo mokra ta trawa. Ale trzeba będzie wyjść, żeby ją przyzwyczajać do różnej pogody. No ostatnio w deszczu też chodziła. Dzisiaj nie ma tak zimno, także nie wiem, czy ten kubraczek przeciwdeszczowy chyba się ubierze. On jest ocieplany, ale też i przeciwdeszczowy, że nie przemoknie, nie? Jedynie co to łapeczki będzie miała mokre i łepek. No, ale to później. Dobra, to już nie będę tutaj przeciągać. Na razie tyle. Zobaczę, co wam później jeszcze tam będę pokazywała. Może sobie troszeczkę potem po południu pogadamy o może o przygotowaniach do wszystkich święt, jak to kogoś interesuje, jak to u mnie wygląda. No jeszcze w tym tygodniu trzeba stroiki zrobić, bo jednak wolałabym to zrobić wszystko przed niedzielą. We wtorek jest chyba Wszystkich Świętych, nie? Albo Halloween jest we wtorek, a w środę Wszystkich Świętych. Chyba tak. No, ale to już bym to wolała mieć wszystko zrobione, a nie na ostatnią chwilę, ale jak będzie, to się okaże. Czy ja się po prostu z tą całą robotą wyrobię, nie? To też wszystko zależy od tego, czy pójdę do tej hortensji, czy nie. Bo mówiła coś o 2 dniach. Jej syn, bo teraz miała przyjechać, a ostatnio byłam, to był tylko ten jej syn. On mówił, że nie trzeba teraz będzie, że dopiero później. Także teraz czekam po prostu na telefon. No, szczerze mówiąc, tam się teraz nie chce. To znaczy się, bo mam mieć okna. I teraz mam akurat w tym tygodniu dużo roboty, no ale jak zadzwonią, no to zobaczymy, nie? Że umyję te okna i znowu będzie pieniądz jakiś. No, dobra, bo to są, wiecie, o tym można mówić, bo takie prace można mieć, to takie są dorywcze, o, to są tak zwane dorywcze, z tego was nikt nie rozlicza. Jak kiedyś korzystałam z opieki społecznej, no to się mnie pani pytała, czy gdzieś pracuję dorywczo, wszędzie jak coś tam się ten, to coś się dorywczo i ile się tam robi, a tam dużych kokosów nie ma na tym, jak się idzie dorywczo raz na jakiś czas. Także tego w ogóle ani, wiecie, to tylko zaznaczają, że tak, że dorywczo, to nie jest nielegalne, bo dorywczo możecie sobie iść i coś tam dorobić, nie? No. A ja nie dość, że dorywczo u niej pracuję, to też lubię się z nią. Także lubię sobie z nią pogadać, nie? Wolę, jak jest ona, niż jak sam syn. Tym bardziej, że syn akurat cały czas pracuje na komputerze i no, pogadać nie ma kiedy za bardzo z nim. A jednak kobieta z kobietą lepiej się dogada niż tak z facetem młodszym dużo, nie? No, dobra. Znaczy z młodszym to zależy, bo na przykład ja ze synem moim to się dogaduję. Mamy wspólne tematy, wspólne zainteresowania, poglądy. No to się tam dogadujemy, wiadomo, ale tak z obcym, no to tak sobie, no. Mam nadzieję, że wiecie, o czym ja mówię. Miałam już kończyć i znowu dalej gadam, także teraz się mocniej rozpadało, zaraz wam pokażę, jak, nie wiem, czy to widać, jak pada, ale chyba słychać. A sikoreczki nie dają za wygraną, gdzieś tam co chwilę kwilą. No, także tak to wygląda, zaraz wam to pokażę. O, a tam ktoś akurat z psem chodzi. I już tutaj jesień widać na całego, na tych naszych drzewach.
to już jest jesień. Już nie ma zaklinać, że nie ma jesieni. Robić jakieś zaklęcia, że to jeszcze lato, bo to już nie lato. No ale taka jest kolej rzeczy. Postępują te pory roku jedna po drugiej, nie? No. No i mamy obiad. Tutaj są filety z kurczaka. Się już podsmażyły. Kapusta z umaszczeniem, z boczkiem i kapustą. Rosół. Na razie mamy z mięskiem i jarzynkami. Zaraz tu jest od razu makaron. Tam ziemniaki są do odlania. Także taki obiadek. A tutaj mamy to ciasto. Jeszcze go nie przekrawam. Ono jest niskie, bo gdyby było w mniejszej formie, byłoby wyższe, ale tak nie jest źle. Także jeszcze go nie kroję. Jest taką polewą czekoladową, twardą, zastygła. Także nie będzie wysychał ten sernik. No i po obiadku zaraz będziemy jeździli sernik z kawusią. No. Pięknie w jesiennie, nie Wiki? Tyle liści, tak kolorowo. A my na spacerek z naszą kózką, bo jest okno. Przestało padać. Ona oczywiście ubrana, bo jest mokro, wiatr. No. Zjadła ryż z mięskiem i marchewką. Trochę zostawiła. Widocznie za dużo jej dałam. Ale lepiej, że zostawiłam, niż by miała mieć za mało i potem by miała się no zwymiotować, jakby miała się przeżyć. No, no tak. A teraz sobie chodzimy. Taka tu nasza niedziela dzisiaj. O, ktoś tutaj coś robi. Gdzie jest na tym? No. Już się daje, już, masz. Zaraz będziemy jedli obiadek. Ale tak, teraz żeśmy przeszli, nie? Bo potem się nie chce tak wychodzić, jak się czegnaje. Potem ciasto, kawa. No. I wyszliśmy sobie na spacerek. Tak pięknie jest. Daleko nie idziemy. O. O, tam jest piękne drzewo. Tam są piękne drzewa. O, te już kraczą. Pięknie się wybarwiły. Troszkę wam muszę pokazać czegoś innego. Bo, no co to dziś nie mam do pokazywania w tą niedzielę. Trochę rano pogadałam i potem będę wieczorem gadała. To aby tyle tej atrakcji, coś tam do jedzenia i spacer i taki naprawdę jesienny, bo tak dużo liści. Gdyby dzisiaj nie padało, to byśmy poszli na jakiś spacer, nie? Jaki jest za tym? Jutro ma być ładna pogoda, to skończyłem tam. No. Ale pięknie te liście wyglądają. Tak się usieli. No jutro wiadomo, że już tak nie będzie tyle. No bo gospodyni ma za zadanie cały czas, a ją worek interesuje. One muszą cały czas to zgrabiać, to jest bez sensu. No. Bo jak ona na koniec szychty zgrabi na kubki, to i tak to samo jest. Ona by musiała na okrągło grabić. No ale takie mają przykaz, nie? Że tak musi robić, bo ją zgłoszą. No, a to by, według mnie to by było poczekać, aż to spadnie wszystko, a tylko dmuchawą z tych schodników na trawniki. Jak jest suchy, nie? Ale oni te dmuchawy takie mają, że to mokre chyba też jest tak. No, bo to bez sensu jest tak ciągle zbierać i zbierać. Albo takie odkurzacze, no. No, bo przecież ile ona się namacha, jak ona ma ten cały teren tu. No. I już się to nie rozwiewa, nie? Jedno miejsce wyrzucasz, nie? No idziemy tam? Pluska, chodź. Pluska. I wyrzucasz to w kontener i tyle, nie? Chodź tutaj. Chodź. Tutaj są twoje nogi. Pieluj się tych nóg. A tutaj jeszcze zielone, bo tutaj tak drzew nie ma. Tylko tam dalej, tam między drzewami, w krzewach, tam będzie dużo liści. A ludzie wyrzucają też z balkonów. Tutaj jakaś puszka. Pod naszym balkonem coś z jakichś chipsów leży, worek.
chyba od kosza. A może z kosza, ale żeby aż pod balkon od wczoraj to tak leży. Zostaw. A tam słoneczko będzie wychodziło, patrz, na koniec dnia. No. Zostaw. No i tak wygląda nasz serniczek. Polany polewą czekoladową z Mikołajów, nie z zająca wielkanocnego, tylko z Mikołajów. Mikołaje nie były jednak z gorzkiej czekolady, tam było tylko 30% kakao, ale do tego była jeszcze tabliczka czekolady 60%, jeśli chodzi o kakao. Także no troszkę to trwało, zanim się to fajnie rozmieszało, ale teraz jest twarde. I tutaj chcę Wam pokazać, no jest niski ten sernik, bo gdyby był w mniejszej foremce, choćby w tej takiej, co ona jest taka, to by był wyższy, ale ja tak naprawdę nie wiedziałam, w jaką ją dać, a nie chciałam dawać do okrągłej. Także kroimy takie większe kawałki, no bo są niskie. Zobaczymy. No, teraz ta czekolada jest twarda. O. Jak ten serniczek wygląda? Wygląda tak, niski jest naprawdę, na drugi raz trzeba dawać do większej, ale jest mięciusi. Zaraz go pokroję na kawałki, dam go na talerz, takie na trzy części zrobienie. Tak, przez tą czekoladę to tak gorzej się to tnie, ale od razu zrobimy tak. Potem już zrobimy na cztery może, bo tak może dwa takie duże to się nie zje, ale te już nie odkrawałam tego brzegu, bo jakby tak goście miały być, to tak, to się odkroi ten brzeg, ale tak, tu jest jeszcze dodatkowa czekolada. O. Nie rozlatuje się, tutaj jest, o, fajny jest, a Wam powiem potem jeszcze, jak je smakował, no bo... Tu są trzy podstawowe, które pójdą, a to zrobimy na cztery części. Na pół. Takie w sumie też są dobre, nie? No. To tak, żeby sobie dogodzić, to jeszcze będą te mniejsze kawałki. Serniczka. Muszę tak dać, żeby te większe były na pierwszy ogień, a te mniejsze potem. O, tego damy tu, a tamte małe potem. Tutaj. Wydaje mi się, że takie dosyć zgrabne te kawałeczki są. Nie chce się to tu zmieścić. No i tak. Nie jest wysoki, mógł być raz taki wysoki, ale to musi być mniejsza jednak forma, tym bardziej, że tutaj nie był kilo sera, tylko 800 gram sera, to już dużo robi, nie? No. Także taka sytuacja. Przyznaję się, że mogłam dać do większej foremki, lepiej by to wyglądało, lepiej by się jadło, ale takie małe też są fajne. W sumie ostatnio miałam takie niskie ciastka i też się to fajnie jadło. Się wydaje, że się tego dużo zje, ale nie jest tak dużo tego, nie? No. Także my teraz będziemy mieli kawę i ciasto. Wiki tam jeszcze szykuje jakąś niespodziewankę. I będziemy sobie siedzieć. Jest już ciemno na dworze, no bo taka dzisiaj jest pogoda. W ogóle, no, my zawsze jemy obiad późno, w niedzielę. A teraz już jesteśmy dawno po obiedzie, tam gdzie kawusia. No, a później po kawce, jak sobie troszeczkę odpocznę, to przyjdziemy do kuchni na pogaduszki. No, ciągle mi wzrok ucieka gdzie indziej, zamiast patrzeć do obiektywu, to ściąga wzrok właśnie na ekran. To tak już jest. No, dobra, to teraz idziemy jeść. No i mamy popołudniową rozpustę niedzielną, kawa oczywiście dyniowa ze śmietanką, lody.
To chyba gałeczka jest, nie Zbyszek? I ciasto, serniczek. I teraz sobie siedzimy i odpoczywamy. Wikusi nie tylko włoski, ale całą wikuninkę. Tatusia nie pokazujemy, bo tatuś to nie chce. Nie chce. No. Także my sobie teraz poodpoczywamy, posiedzimy wspólnie razem, a później przyjdę do kuchni na pogaduszki. No i witam serdecznie przy kuchennym stole w niedzielny wieczór, gdzie w bardzo leniwy, właściwie bardzo senny dzień, w bardzo senną niedzielę, przynajmniej u nas. Ja dzisiaj tylko usiadłam, to kimałam w fotelu. Wiecie, no nie mogłam całą niedzielę sobie kimać, no bo ktoś musiał zrobić obiad, ale tak jak tylko siedziałam, to mi się kimało. I tak nie umiałam wstać i się zdobyć na to, żeby w końcu przyjść do kuchni i nagrać zakończenie filmu, bo nie mogę bez tego ruszyć dalej z vlogiem. Także przyszłam, zmobilizowałam się, przyszłam, zrobiłam sobie herbatę. W sumie to, wiecie, no nic takiego się dzisiaj nie działo. Jak to niedziela taka leniwa, zwłaszcza, że pogoda dzisiaj była do, nie powiem, no właściwie no jesienna, co tu dużo mówić. U nas padało, ale jak czytałam w komentarzach od was, to były regiony takie, że bardzo lało. Zresztą u nas przychodziły, ja miałam tam alerty, że bardzo duży opad atmosferyczny, czyli dużo deszczu ma spaść, dużo wody miało spaść. U nas nie wiem, bo jak rano patrzyłam, to padało. Zresztą byliście ze mną na balkonie, to padało i padało. Jednak tutaj jest. Myślałam, że mi się wydaje, że ktoś tam jest, ale jest tam ktoś mały i czarny. Oj, zostaw! Czekajcie, bo tam mi kulka z ziela angielskiego spadła. Zostaw tą kuleczkę, nie wolno. Ej, zostaw. Dawaj. Daj. No. Nie wolno. Mamunia nie zauważyła. Chodź, pokażesz się przy okazji. Mamunia cię utuli. I zapomnisz o kuleczce, tak? Ty sama jesteś jak kuleczka. Jak przelewałam rosół, to mi gdzieś tam kulka z tego ziela angielskiego poleciała i nie widziałam jej nigdzie. Za to ona ją wypatrzyła, nie? I nie chciała oddać. Ale wzięła mnie, już pójdziesz na dół, już no pokaż się tutaj, jakaś ta słodka. Jaka ty słodka jesteś, taki słodziak mały. Taki mały słodziak, bziusiek taki. No. Dobra, ona chce iść na dół, nie będę jej tutaj siłą trzymała. Myśli, że znajdzie tą kulkę, nie? Niech się bawi tymi swoimi kuleczkami, czyli suchą karmą. No. Wracając do naszej pogody, no to rano dosyć mocno padało. Później jakoś tak mniej, jak szliśmy do kościoła, tylko mżyło. Wzięłam parasolkę ze sobą, ale nawet jej nie otwierałam. Troszkę tam kapało mi, wiecie, na okulary, ale ten kawałek, ona mi się psuje, ta moja parasolka. Moja tęczowa parasolka się psuje. Coś, nie wiem, co jej się stało, ale to mniejsza z tym. No, ale nawet jej nie musiałam otwierać. Jak wracaliśmy, to już w ogóle nie padało. No i tak, a jak wychodziliśmy, potem znowu padało, a jak wychodziliśmy z kluską, to nie padało. Także wstrzeliłam się tak właściwie dwa razy w taki czas, gdzie nie padało. No teraz nie wiem, bo tam nie byłam na balkonie, ale jest mokro i ponuro cały czas, chociaż nie jest tak zimno, szczerze mówiąc. No dzisiaj poszłam pierwszy raz w grubszych rajstopach, w ogóle w rajstopach, ale takich grubszych, czarnych, no i w spódniczce ciepłej. Nie mogę wam się tutaj pokazać, bo to nie widać, nie będę wam tutaj teraz rewi mody robić, ale w tej spódniczce w kratkę, nie wiem, czy ją będzie widać. O, czekajcie, tu o taką kiedyś wam pokazywałam. No, taka przed, no do kolana właśnie, nie przed kolaną, do kolana. Czarne rajstopy, czarne takie pełne buty, nawet wygodne. Mi się przypomniały, że dostałam takie super buty czarne, zabudowane,
No i szłam w nich, bo wiecie, wszystkie adidaski są wygodne, są super, ale wszystkie, które mam, są takie troszkę siateczkowe. No i tak nie bardzo iść, jak jest mokro, nie? No a chciałam iść dzisiaj w spódnicy, no to też nie wypada iść w tych adidasach. To też zależy jaka spódnica, ale akurat do tej to nie pasowało, tym bardziej, że jednak dzisiaj u nas, bo to święto, co mówiłam wam w zeszłym tygodniu, 106. rocznica poświęcenia kościoła, konsekracji kościoła, to inaczej się mówi, a jeszcze inaczej to kiermasz. Także ten sernik zrobiłam na dzisiaj, tak już wiecie, na święto. Klusek nie robiłam, mamy tutaj jedną, o teraz to się bawi swoimi. Uciekła, żebym jej czasami nie wzięła. No. Także klusek nie robiłam, ale sernik był zrobiony. Powiem wam tak z tym sernikiem. Tą ilość, ta foremka jest za duża. Jednak dobrze by było ją dać do okrągłej, ale ja chciałam mieć kwadratowe ciastka. Nie trójkątne. A mam jeszcze jedną mniejszą foremkę, więc jak z tej ilości sera będę robiła, to do tej mniejszej foremki. To będzie wtedy wyższe te ciasto i ono przez to, że się robiło godzinę, nie jest takie mokre, nie jest suche, nie jest suche ten nie kruszy się, fajny jest ten sernik, ale jakby był grubszy, tak raz tyle, może połowa, to by było lepsze. No, ale człowiek na błędach się uczy. Cały czas ja robiłam sernik wiedeński, no to normalnie w tortownicy albo w tych keksówkach, no bo jak robiłam na święta, to potrzebowałam dużo, to było i w tortownicy, i w keksówce. No, a teraz, że tylko jedną taką blaszkę, no to znowu przesadziłam w drugą stronę, nie? No, ale to już na drugi raz będę wiedziała, tym bardziej, że wiecie, ten sernik ja napisałam ala wiedeński, dlatego, że w moim przepisie na sernik wiedeński jest dużo więcej jajek. Tam jest 6 jajek na pół kilo sera. To wychodzi 12 jajek na kilo sera. To dużo, ja dam tylko 5 jajek, nie? Na całe 800 gram. Może też dlatego on potem jak ja... I tam jest chyba więcej masła wchodzi, rozpuszczonego. Ale nie chciałam takiego tłustego. On potem jest taki mokry, bardzo tłusty ten sernik. Więcej jajek mogło być, bo to by troszeczkę też było może bardziej pulchne, nie wiem. W każdym razie zły nie był, pyszny, smaczny. Ja zjadłam 3 kawałki. Jeden większy i 2 małe. No ale jest niedziela, w niedzielę się nie tyje. Żarcik. No a co chciałam gdzieś opowiem wam, co zrobiła Polska Wiki w pokoju. Teraz się złości. Ma taką pizzę. Pokaż mi tą pizzę. Taką pizzę ma. W środku jest worek jakiś. Folia. I ona z tym szaleje. No tyle radości z tym psem jest, że nie wiem. Tylko, że wczoraj, jak nas nie było, my byliśmy ze Zbyszkiem na działce. Wiki sobie posprzątała w pokoju. Ona ma tam taki kubełek fajny, ale nie przykrywany. No i kropka co jakiś czas, nie kropka, kluska, co jakiś czas nosi mi gdzieś jakieś chusteczki. Skąd ona je bierze, nie? A to wiaderko jest dosyć wysokie. No, ja tutaj wszystko posprzątam, ona mi roztarga na kawałki. Ale nic, kiedyś widziałam, że właśnie na dwóch łapkach stanęła i wybierała z tego kosza. No i wczoraj Wiki sobie kwiatki tam dała, bo po to miała to wynieść, ale dała kwiatki te dalie. Przekwitły i dała na razie do tego wiaderka, a potem sobie to miała zrobić z tym dalej porządek. Poszła do kuchni, no i zadowolona, a nie wiem, czy wcześniej nie poodkurzała tam już swojego pokoju. Jak przyszła do pokoju, to myślała, że zawałem skończę, bo całe wiadro miała wszystko wyciągnięte na pokój, te kwiatki rozszarpane, te płatki, a dwa kwiatki sobie jeszcze porwała pod stół w dużym pokoju. Taka to jest. No, o tobie mówię, tak, jeszcze przekręca główkę, jak patrzę. No tak? No chodź. No to teraz to chcesz iść do mnie, nie? No jasne. Taka
jestem rozrabiaka mała. Trzeba mieć oczy w nie powiem gdzie. Przy tobie. No, jak przy małym dziecku. Małe dzieci nie są takie rozrabiaki jak ty. No. I tak, tak ja to mała rozrabiaka jest. No. Wszędzie wejdzie. Teraz ostatnio jej za biurko wchodzi. Też trzeba uważać, jak się ją szuka, gdzie ona może być. No i tak macie z takim pieskiem. Ale radości to jest co niemiara. Zwłaszcza jak ona sobie warczy. Jak sobie warczy ten pies mały. Dzisiaj rano bym sobie mogła pospać. No. Bo Zbyszek ostatnio, jak wstaje do pracy, to ona wstaje z nim, idzie się tam, pochodzi chwilę i potem wraca do łóżeczka swojego. I śpi, aż ja wstanę, nie? No a dzisiaj było za długo, bo rano nikt nie wstawał. A to było przed 8 chyba jakoś. I zaczęła mi skakać na łóżko. Już idziesz na dół, mamuja musi ukochać. Było jakoś przed 8, niedziela. Wczoraj dłużej posiedziałam i nie dlatego, że filmik robiłam, tylko po prostu dłużej posiedziałam, no i sobie pośpię sobie trochę, nie? Tak, zaczęła teraz stoi i patrzy na mnie. I słucha. Tak zaczęła mi skakać na to łóżko, znaczy ona nie umie wskoczyć na łóżko, tylko tak wiecie, jak miałam tak rękę, to mi na tą rękę. I miauczy jak mały kot, żeby już wstać, bo się nudzi. No to jak już wstałam, trochę się pokręciłam, ona się też pokręciła i poszła sobie znowu spać, nie? Byle mnie obudziła. No wiadomo, jak ja już przed 8 wstałam, to się już nie będę kładła. Trochę posiedziałam przy komputerze, no i stwierdziłam, trzeba kawę zrobić, no i dopiero potem się z wami witałam. No. I taki to szkód mały jest, a ty... Szkoda, że nie możecie tego widzieć, jak ona szaleje z tym. Ona tak męczy tą pizzę. To jest chyba jej najlepsza zabawka. Bo z nią najbardziej szaleje. No. Ma tam jeszcze ten ring. Z tym ringiem też tak lata. Z tym ringiem też lata takim kolczastym. To gumowe takie jest, silikonowe. To jak czasami. Czasami ma taką kostkę do gryzienia, taką silikonową. Też z wypustkami, ale mniejszymi. To też czasami tam obżerają. No i węzełek. Ale to jest hit, bo to jej szeleści. No. I albo się tym bawi, albo poluje na swoje kuleczki. Te jedzonko, suchą karmę. Wyciągnie sobie, podrzuci i goni za nią. Znowu ją weźmie, podrzuci i goni. Dopiero za którymś razem ją zje. Kulkę. No. Taki szkód mały. A teraz się bawi normalnie jak mały kot. No ale nie będę teraz wam ciągle pokazywała kropki. Zaraz mi się przypomniało, że jutro jeszcze do weterynarza z nią muszę iść. Ja miałam takie plany iść od razu na działkę i porobić, bo jutro ma być ładnie, słonecznie i ciepło. We wtorek też. Hortensja dzisiaj nie dzwoniła, czyli jutro nie idę. Ale podejrzewam, że to jest takie nieporozumienie małe, bo jak byłam ostatnio, to ten syn mówił, że się spotkamy za 2 czy tam 3 tygodnie. I mówię, że nie, że teraz w poniedziałek, że mama mówiła, że będą okna do zrobienia. On powiedział, że za zimno na okna, nie. No i teraz ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Zawsze jak Hortensja przyjeżdża, to się dzwoni i mówi, że się melduje, że jest tu na miejscu, nie? Ale dzisiaj nie dzwoniła, no więc wiecie, nie będę szła na siłę tam. Pewnie jak jutro zadzwoni, czy we wtorek przyjść, czy nie. Pasowałoby mi bardziej w środę, szczerze mówiąc, bo w środę nie ma być już pogody, a ja jeszcze chcę troszkę na ogródku porobić, ale też i grób bym chciała już umyć. Także zobaczę, co mi się uda. Jak mi się to uda sam. Jak mi się uda negocjować, to wynegocjuję środę do tych okien, bo to są proste okna, nie dachowe, bo dachowych nie będziemy teraz robić, tylko te proste. Wiecie, w domu też miecie, ja przynajmniej, jak sobie zaplanuję na przykład mycie okien, to mnie tam może tam żabami walić, to ja tak będę okno myła wtedy, nie? Ja nawet i w mrozie był silny mróz, ja też okna myłam i nie pomarzły mi te szyby, po prostu się mniej wody daje na okno. No.
Także dla mnie pogoda nie jest jakimś tam, że nie można mieć tych okien. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Jak zadzwoni, co, jak się umówię z nią. No bo jednak tam jednak bym chciała w pogodzie robić na cmentarzu, jak jest pogoda, a nie jak mi na głowę kapie. No a na ogródku też jeszcze bym chciała parę rzeczy zrobić, tym bardziej, że muszę jeszcze tego zielonego nabrać, bo do strójków mi będzie potrzebne. Mogę to mieć na balkonie, to zielone. Oczywiście w siatce, tak żeby ten mały szkód się do tego nie dobrał, bo ona się do wszystkiego dobiera. Jak widzi, ona jak kot jest normalnie, jak widzi jakieś siatkę, kartonik czy coś, to ona do wszystkiego wchodzi, nie? No, trzeba to, jak koty, jak tak widzę, niektóre vlogerki mają kota i co te koty wyprawiają, no to ona się podobnie zachowuje, ale my na kropkę też mówiliśmy, że to taki mały kotopies. To też jest taki mały kotopies. Szaleje. Jak tak szaleje, to chyba jeszcze z nią pójdę na spacer. No, należy jej się wieczorny spacer. To jeszcze może Wiki się ze mną wybierze, nie wiem. Ja nie, to sama się przejdę. Żeby troszeczkę tej energii zrzuciła, żeby dała ludziom spać potem, nie? No. Także plany na jutro są. Już nawet mam plany w końcu wiankowe. Stwierdziłam, że przecież nie muszę wcale tutaj, bo ja chciałam, jak to zdejmę, nie? To tu jest słomianka. O, widać. I sobie myślałam, no to żeby tej słomy nie było widać, to tym zimnozielonym zrobię. Ale potem sobie tak myślę, przecież ja to chcę liśćmi obłożyć tymi sztucznymi. To i tak nie będzie tej słomianki widać, a jak potem będę robiła na święta, to wtedy tam dam te zimozielone. A jak bym teraz dała zimozielone, to do świąt, to będę to zdejmowała, to się mi będzie kruszyć. A tak wtedy dam świeże. Nie będzie mi się kruszyło. To najpierw obłożę potem tym zimozielonym, potem na to jakieś gałązki, ale to bym musiała mieć nobilesu. Ale to o tym to będę się zastanawiać w grudniu nad tym. No, tak na miesiąc zmienię ten wianek, troszkę więcej niż miesiąc. Ale tak od 1 grudnia zaczniemy potem już powolutku robić takie akcenty najpierw adwentowe, nie? No, ale teraz ten wianek. I sobie pomyślałam, że może jutro rano sobie bym zrobiła ten wianek, zanim pójdę najpierw do weterynarza. I nie wiadomo, ile czasu tam znowu spędzę u tego weterynarza. No. Może uda mi się na pierwszy ten iść i to może... Bo tam podejrzewam, bo tam jest wiecznie kolejka. Bo ten weterynarz jest dobry i nie jest drogi w stosunku do innych weterynarzy tutaj. Tylko, że tam jest wiecznie kolejka i tak sobie myślę, że tam pewnie już stoją przed otwarciem z psami, żeby być pierwsi. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak to się mi jutro ten dzień ułoży. W każdym razie mam parę rzeczy do zrobienia, łącznie z tym wiankiem. Przynajmniej jeden wianek zrobię, ten następny, tamte następne to zrobię może w bardziej deszczowy dzień, ale tutaj, żeby już było, bo już dużo z Was się pytało, co z wiankami jesiennymi. Jesień mi nie będzie się robiło wianki na święta, a ja jeszcze nie mam jesiennego, nie? No to mówię, że w tym tygodniu na pewno, a tak mnie dojrzewam do tego, żeby to zrobić jutro, tylko żeby się przypomniało znowu, że trzeba będzie iść do weterynarza. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, jutro zobaczymy. Także teraz już kończę. Herbatę dzisiaj sobie zrobiłam, ale taką z torebki. Jedna jest, którą dostałam z tekany, a tam jest chyba granat czy coś, bo tutaj nie, Wam nie powiem. Chyba granat, owoc granatu chyba. I coś tam jeszcze, bo to tam nigdy nie jest, że jest coś samo, tylko z jakimiś dodatkami. A druga to jest ten magiczny moment, który zawsze się tak pije już jesienią u mnie w domu, nie? Z tych herbat. To się pije, potem ten winter time, zimowy czas i jeszcze takie właśnie bardziej korzenne już herbatki, jeśli chodzi o takie w torebeczkach, no bo oprócz tego też i ziółka. No ale teraz tak na szybko sobie zrobiłam tą herbatę, także ona się zabrała jeszcze za jedzenie, także my za chwilę pójdziemy.
Dziękuję Wam za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam na jutrzejszy vlog. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy oglądali, łapkowali, komentowali i subskrybują. A tym, którzy nie subskrybują, też dziękuję. A jak macie ochotę, to możecie zasubskrybować. No. Najważniejsze, że oglądacie, także wszystkim, którzy oglądają moje vlogi, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na następne, czyli jutro, jutrzejszy vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra, pa!